imieniu zarządu przypadł mi zaszczyt powitania zgromadzonych gości i życzyć im szampańskiej zabawy. Mam nadzieję, że ten bal, podobnie jak bale ubiegłych lat, będzie również udany. Bal ten ma już nieomal, prawda, będzie prawie 30-letnią tradycję i cieszy się ogromnym poważaniem w środowisku, jeżeli mogę tak powiedzieć, lekarskim. Niepowtarzalną atmosferę tego balu tworzą na pewno jego uczestnicy, stomatolodzy, którzy potrafią nie tylko ciężko pracować, ale także wspaniale się bawić. Niepowtarzalną atmosferę tworzą też znamienite osobistości, które zwykle zarząd na tę uroczystość zaprasza. Tym razem mam zaszczyt z koleżanką powitać następujące znamienitości. Jego magnificencję rektora Akademii Medycznej, z ogromną przyjemnością witamy prodziekana Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii doktora Jana Lukiewicza. Gorąco witamy redaktora naczelnego wrocławskiej stomatologii, a także kierownika Katedry Protezy Stomatologicznej profesora doktora Bogumiła Fugę. Oczywiście witam także małżonki naszych znamienitych gości. Witamy również bramami. Naszych gości jest wiele znamienitych gości. Witam ich z każdego stosowna. Ja będę powiem, że wśród naszych gości jest także były rektor Akademii Medycznej, pan profesor Łazarkiewicz. Marek Ziętek, a nasz premiopatolog i wiele innych osób, których nazwiska już nie pamiętam. Nie mogę. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że sukces bardzo nie ma osoby na pewno też pracy organizatorów. To przecież osobie koleżanki Elżbiety Rutańskiej na długo przed balem próbują znaleźć odpowiednie miejsce, które satysfakcjonowałoby zebranych tu gości, a także wybrać znamienitą muzykę i wyborne menu, które satysfakcjonowałoby najlepsze podniebienie. Ale na temat właśnie tych organizatorskich problemów, rozmawiań, a także atrakcji przygotowanych na dzisiejszy bal, będzie się zajmować koleżanka doktor Elżbieta Rutańska. Oddaję jej głos. Witam. Witam bardzo, bardzo serdecznie i gorąco wszystkich przełomiwych gości. Chciałam powiedzieć, że jedną z atrakcji jest wizyta incognito i dlatego pani prezes nie witała oficjalnie pana prezydenta Zdrojewskiego, który, bardzo prosimy, siedzi. Prosimy o powstanie. Panie prezydencie, prosimy o powstanie. Jest incognito, bardzo kocha stomatologów. I na tą okazję specjalnie zgolił grupkę. Brawa dla pana prezydenta. Proszę państwa, mam nadzieję, że będzie nam się szampańsko bawić dzisiejszego wieczoru. Zapewni to nam wspaniała załoga na czele z kierownictwem hotelu Monopol. Wspaniały zespół Desir z solistką Agnieszką. I będzie podczas tego wieczoru tradycyjnie kilka konkursów, które rozbawią nas na pewno. Pierwszym z konkursów będzie tradycyjny wybór Miss Balu.
przyglądać, kto może startować. W tym konkursie mogą brać udział tylko panie dentystki. To jest taka jedyne kryterium. Drugim konkursem, proszę Państwa, będzie konkurs piosenkarski pod tytułem Każdy śpiewać może. Macie teksty rozdane i proszę już powoli studiować. Następnym konkursem będzie loteria bankowa, która będzie przebiegała w ten sposób, że każda para dostanie jeden los. Przy czym te losy trzeba będzie wykupić, proszę Państwa. Będzie dochód przeznaczony na rzecz działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wydawnictwa Wrocławskiej Stomatologii. Szczycimy się tym wydawnictwem i chcemy wspomóc to konto. O szczegółach Państwo się dowiedzą, w jaki sposób to będzie przebiegać. Przy czym tak skromnie chciałabym zaznaczyć, a wydatki były od kilkudziesięciu złotych do kilkuset, zwyż mogą być i wyższe. Następnie, proszę Państwa, jedną z atrakcji wieczoru będzie wróżka Maria, która pod fortepianem będzie w bocznej sali, tam w loży na kanapce wróżyła przyszłość wszystkim. Jeśli ktoś będzie chciał, to może intymnie się dowiedzieć o swojej przyszłości. Teraz, proszę Państwa, jeszcze z obowiązku będę musiała przeczytać listę naszych sponsorów, którzy ufundowali wspaniałe nagrody, które będą cały czas eksponowane tam na fortepianie. Także bardzo proszę o chwilę uwagi. Sponsorami naszego balu stomatologa jest firma Aurum Dental Depot, apteka Sana, Caroline Małgorzaty Lasik, Czwojda Dental, wydawnictwo Arboretum, pan dziekan oddziału stomatologii Jan Wnukiewicz, hrabia Stanisław Skrzypiński, firma 3M Dental, dr Elżbieta Rutańska, firma Oral-B, firma Preston Zbigniewa Kurczaka, pan profesor Bogumił Kłonka, wydawnictwo Urban and Partner, pan dr Ludwik Wasecki, dom handlowy Merkury, firma Bezdent, pan Jan Bożeniec Jełowiecki. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom awansem. Motywem przewodnim dzisiejszego balu powracającym będzie tekst piosenka do słów Agnieszki Osieckiej pod tytułem Niech żyje bal. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Prosimy orkiestrę. Thank you.
panią prezes PTS-u o zajęcie miejsca w jury. Alina, pani doktor Alina Panek. Dziękuję bardzo. I widzę też pana dziekana oddziału stomatologii, doktora Jana Wnukiewicza. Brawa! Prosimy o zajęcie miejsca. Nie pokażajmy swoje urodzie.
wyjątkowe przedstawienie się i zaprezentowanie się w jak najlepszym świetle i powiedzenie kilku słów o sobie naszym miłym gościom. Thank you.
tego wieczoru niech żyje bal, a każdy śpiewać może, każda z mis musi odśpiewać jeden refren, niech żyje bal. Ja rozdam tekst. Nie, bo będzie to osobna konkurencja. Proszę go prezentować. Na dzień, proszę wyjść. Ja nie mam to.
Prosimy Ewę. Ewa, może stanę wyżej? Tak jak proszę? Jestem. Ale dramat został. Pani Małgosia, może być również dialog przeprowadzony. Ja może Państwa rozczaruję, ale ponieważ tak naprawdę nikt do końca nie wie, co i czy tak naprawdę Monika Lewińska robiła z Panem Prezydentem, więc ja to, co chciałabym z Panem Docentem zrobić, powiem mu na ucho i to będzie naszą tajemnicą. Koleżanko Moczko, jesteście zwolnieni z pracy. Boi się szefa. Prosimy Ewę. Ewa, dwa. Ewa. Ewa, obiecałaś mi kiedyś. Obiecałaś. Jacek miał wyjść do domu. No wiesz, no wiesz. A numer na Clintona. Nie wiesz, jaki to numer na Clintona. No wiesz. Otrzymała pani Ewa Łazarkiewicz-Szacka. Kolejną nagrodę pocieszenia otrzymała pani Dobrowna Więckowska. To jest za panią Więckiewicz. Trzecią nagrodę pocieszenie otrzymała pani Danusia Nowakowska. Nagrodami pocieszenia są bardzo cenne nagrody, zwłaszcza odnośnie ostatniej konkurencji. Jest to piękny album Kama Sutry. Państwa i tutaj jeszcze noc. Drugą została pani Ewa Potoczkowa. Pierwszą
została pani Małgorzata Oszko. I królową balu została babcia Wiesława Lazarkiewicza. Pod tytułem Nie przyjebałem.
na bal! Marsz na bal! Niech żyje bal! Oto życie to bal jest nad balem! Niech żyje bal! Oni nas nie zaproszą na salę! Orkiestra gra! Jeszcze tańczą! Thank you.
pana doktora Ludwika Wasyckiego.